Notowania akcji Orlenu na giełdzie tylko nieznacznie wzrosły po informacji o odkryciu dużego złoża ropy w lubuskim. Zdaniem analityka Domu Makerskiego Boś, odkrycie jest istotne, a przyczyną chłodnej reakcji inwestorów jest to, że kluczowe dla nich jest coś innego. Ja nazywam się Rafał Leszek i zapraszam na dzisiejszy odcinek stokupL. Ponad 100 tysięcy ton ropy naftowej wynoszą możliwe do wydobycia zasoby złoża Rzeczyca, odkrytego przez Orlen w okolicach Świebodzina w województwie lubuskim. W pobliżu miejsca odkrycia, spółka zidentyfikowała kolejne struktury, w których mogą znajdować się dodatkowe ilości surowca. Zasobność całego kompleksu jest szacowana na ponad 500 tysięcy ton ropy, jak przyznaje Łukasz Prokopiuk z domu macherskiego Boś. To zdecydowanie wartościowe odkrycie 16,5 tysiąca ton ropy, które może rocznie popłynąć ze złoża. To według niego wielkość zauważalna, ale mimo wszystko nie można mówić o bardzo dużych zasobach. Jak komentuje analityk, odkrycie powinno wyhamować utrzymujący się od lat spadek wydobycia ropy w Polsce. Jak poinformował prezes zarządu Orlenu Ireneusz Fonfara, złożo rzeczyca jest jednym z największych odkryć ropy naftowej w Polsce w ostatnich kilkunastu latach. To według niego duży sukces geologów i inżynierów koncernu, a uruchomienie eksploatacji tych zasobów przyniesie korzyści nie tylko Orlenowi, ale również władzom samorządowym. Jak zauważa Fonfara, Otrzymują one aż 90% opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Oznacza to, że uwzględniając planowane wydobycie, dodatkowe wpływy do budżetu gminy mogą wynieść nawet milion złotych rocznie. Nowe złoże ropy zostało odkryte odwiertem poszukiwawczym Rzeczyca 1, wykonanym w miejscowości Grodziszcze w Lubuskiem, na obszarze koncesji łącznej nr 24 na 95 na EU. Po jego zagospodarowaniu odwiert będzie produkował około 16,5 tysiąca ton ropy naftowej rocznie. Po podaniu komunikatu notowania akcji Orlenu na giełdzie nieznacznie zyskały, odrabiając straty z pierwszej części sesji, jednak trudno powiedzieć, czy przyczyną była sama informacja. Zdaniem specjalisty, gdyby na podobne odkrycie natrafiła zachodnia spółka o podobnym profilu, na pozytywną reakcję kursu można byłoby liczyć z całą pewnością. Jak ocenia Prokopiuk, po 8 latach rządów poprzedniej ekipy inwestorzy wyrobili sobie obraz Orlenu jako przedłużenia polityki. Dlatego w tym momencie znaczenie tego typu wiadomości jest drugorzędne. Zdaniem eksperta domu ojcarskiego, bo się znacznie większy wpływ na kurs mają obecnie wszelkie działania zmierzające do przywrócenia zaufania inwestorów do spółki. Według niego, bez bagażu związanego z polityką, wycena akcji Orlenu mogłaby być nawet dwa razy wyższa. Problemem jest jednak to, że niezależnie od starań obecnych władz, spółki ze skutkami polityki z poprzednich lat będzie się ona borykać jeszcze długo. Jak podkreśla analityk, zaufanie niszczy się bardzo szybko, ale by je odbudować, potrzeba lat. Jak poinformował Wiesław Prugar, członek zarządu Orlenu do spraw Upstream. Przeprowadzone testy złożowe w odwiercie Rzeczyca 1 nie tylko potwierdziły istnienie zasobów ropy oraz możliwość ich komercyjnej eksploatacji, wskazują także na występowanie dodatkowych dużych ilości surowca po bliskich strukturach geologicznych. Jak powiedział menedżer Orlenu, do spraw upstream z dużym prawdopodobieństwem możemy zatem spodziewać się tutaj kolejnych znaczących odkryć. To potwierdzenie słuszności nowej koncepcji poszukiwawczej, którą zastosowaliśmy na tym obszarze. Awiercenie otworu Rzeczyca 1 rozpoczęło się w czerwcu tego roku i trwało 63 dni. Prace wiertnicze zrealizowała Exalo Drilling z grupy Orlen. Otwór osiągnął głębokość końcową 2750 metrów. Orlen planuje, że ropa wydobywana z otwiertu Rzeczyca 1 będzie transportowana rurociągiem do pobliskiej kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Radoszyn. Większość krajowego wydobycia ropy naftowej pochodzi ze złóż na terenie zachodniej Polski. Duża część z nich zlokalizowana jest właśnie w województwie lubuskim są to m.in. największe pod względem produkcji złoża Lubiatów, Międzychód Grotów, a także złoże barnówko Mosną Buszewo. W ubiegłym roku produkcja ropy naftowej kondensatu i NGL grupy Orlen w Polsce wyniosła około 824 tysięcy ton. Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przyjęcia energii grupy LOTOS oraz PGNIG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły niemal 375 miliardów złotych w 2023 roku. Spółka jest notowana na GPW od 1999 roku i wchodzi w skład indeksu WIG-20. To wszystko na dziś. Zachęcam do uczestnictwa w dyskusji, w komentarzach na temat tego, co sądzicie o spółce Orlen. A teraz już zapraszam do kolejnych nagrań na naszym kanale, także bądźcie na bieżąco. I pamiętajcie o przycisku subskrybuj.